Witam w kolejnym filmiku. Przypominam, opcja pełny ekran. Ja dzisiaj użyłam zapachu Durga. Rose Atlantic. Muszę powiedzieć, że to jest róża zdecydowanie urokliwa, wdzięczna. Taka bym powiedziała, bardzo dziewczęca. Na pewno nie arabska, nie przytłaczająca, nie ciężka. Nie orientalna. To jest róża bardzo taka dziewczęco, urokliwo, wdzięczna, jak powiedziałam, taka owocowa, na sposób nieinfantylny, taka migotliwa i w tym wszystkim jest takie lekkie osłodzenie, taka się pojawia miękkość lekko słodkawych owoców, ale w tym wszystkim jest tak dużo takiej po prostu migotliwej urokliwości. Idę dalej. Przeszłam przy pięknym punkcie obserwacyjnym, takie małe małpki sobie skaczą. Ja miałam takie swoje tuwy transportowe. Idę tutaj, jedna nasza znajoma zapowiedziała, że są małe reniferki, także idę zobaczyć, może mi się uda. I idę przede wszystkim w stronę Manuli, dlatego że zaraz ta pani właśnie ustaliła dla nas z opiekunem właśnie Manuli, między innymi właśnie kiedy będzie karmienie, kiedy można je zobaczyć, bo my widzieliśmy chyba tylko raz albo dwa razy, tylko że je bardzo ciężko utrafić, a właśnie można je utrafić, jak są karmione. Teraz przechodzę obok rośliny, która cały czas mi pachnie takim klimatem pomidorów. I to ja nie tylko tutaj to wyczuwam, wyczuwam to w różnych miejscach, wyczuwałam to też kiedyś, jak mieszkałam w swoim miejscu, gdzie mieszkałam w dzieciństwie z rodzicami. To właśnie też był taki fragment, jak szłam z punktu A, że tak powiem, do punktu B, to właśnie mijałam taką roślinę i ona takie zawsze po prostu dawała taką aurę zapachową. Za każdym razem przechodziłam, to od razu po prostu się to wyczuwało i to jest właśnie to. To jest jakaś roślina, nie wiem, czy to będzie ta, ale coś tutaj znowu ma ten zapach taki w stronę pomidorowości, liście pomidora i tak dalej. A to są takie fajne wiewiórki. Ja nie wiem, jak ja bym chciała je pokazać. One są na tych domkach. Może ktoś je zobaczy. No, przepiękne, przepiękne. One się nazywają, już powiem, to jest smugowiec chiński. To jest wiewiórka zamieszkująca górskie lasy strefy tropikalnej merkowanej. Tutaj mamy informacje. No nic, idę koło tak zwanej baszty niedźwiedzia. Tu nie ma niedźwiedzia, a są sowy różne. I właśnie tam niewiele dalej są manule. Zaraz mają być za parę minut karmione. No tu muszę pokazać, jaki piękny puszczyk mszarny. Tylko jak go pokazać? To chyba widać było troszeczkę. No niestety hałasy koszenia, nie koszenia. No i niestety nici z manuli, bo miejsce, gdzie są manule, jest ogrodzone, bo są ścinane drzewa. No to super. No nic, no ja nie tylko z tego powodu tu przyjechałam. Jeszcze będziemy w piątek z Darkiem rano. Wtedy też jest karmienie, może wtedy nam się uda zobaczyć. Nie myślałam, że mi się uda dwa razy. No jak pech, to pech. Nie wiem, może poczekam, może zaraz jednak przestaną. Też wątpię, no. Nie mieli kiedy tego ustawić, żeby akurat na tą porę karmienia. A w ogóle dajcie znać, myślę Durga, jest film zbiorczy, taki na daną markę. Który z zapachu Durga najbardziej może lubicie, jeżeli znacie, albo który na was najbardziej ciekawi. Albo może który macie, który planujecie. Ja w tym momencie mam tylko jeden flakonik Durga, było więcej. Tak się zastanawiam, czy któryś bym jeszcze bardzo, bardzo chciała mieć. Podejrzewam, że z tych dawnych, w ciemno to Isle Rider. Ale to jest raczej, tak powiem, nie do... no, ciężkie do zdobycia, trzeba sprowadzać, one są zabójcze i tak dalej. Więc może widać, jakby było sprawdzić, ale poznałam... trzy inne dawne Durga. Szkoda, że się tak mocno nie zainteresowałam. Z tych nowych to takie wrażenia są różne. Na przykład ta grejpfrutowa Durga nowa, wiem, że była teraz z 2000 roku. Ona jakoś ma mało dla mnie wytrawności, goryczy, bardziej tak słodkawo. Ja wolę jednak inne ujęcie grejpfruta. Tak naprawdę ostatnio koleżanka mi pytała, jest tak nowe mało, bo ja właśnie miałam podoradzać. Mało jest takich cytrusów typu grejpfrut, mandarynka, żeby one były na sposób taki wytrawny, goryczkowy. Jednak to osłodzenie w przypadku cytrusów często jest jednak spotykane
A szkoda, bo ta wytrawność goryczy jest cały czas tak mocno poszukiwana, zresztą goryczy wytrawności będą osobne filmiki. Uważam, że to jest motyw niezwykle intrygujący, szlachetny i bardzo unikalny. I coraz, mam wrażenie, że w ogóle mało spotykany, a może coraz bardziej tak poszukiwany. Jest problem, w sensie jest problem, no ja bym wskazała Fresno, Fresno, Salut, ten zapach Blade Runner w wersji Parfum Craft, to był faktycznie taki wytrawny, goryczkowy grejpfrut. Taka aura, gdzie tak naprawdę stricte, nie wiem czy tam w nutach to było, ale efekt takiej goryczy, wytrawności grejpfruta, trochę z taką rabarbarowością, bardzo przyszywająco wytrawne. I taki właśnie, powiedzmy, grejpfrutowy, wytrawny, drzewno-wetiwerowy las, może tak. Ale w takim sensie pozytywnym, to nie jest wetiwerowa, taka strona męską. No, cały czas coś leci.